Dzień dobry, Dario, witam cię serdecznie w tych trudnych okolicznościach. Dzień dobry. No mamy trudne czasy, jak się okazuje, ale chyba ty się nie nudzisz, prawda? Nie, ja się w ogóle nie nudzę i powiem szczerze, że tylko siedzenie w domu troszeczkę mnie dobija. Natomiast cały czas jestem z ludźmi w kontakcie, dlatego że udzielamy porad nie tylko kulinarnych, ale też i świątecznych, i biorę udział we wszystkich kampaniach społecznych, które mają wspierać ludzi w tym czasie, więc cały czas jestem online. No i dzięki temu, że Ameryka Express była nagrywana wcześniej, to my możemy też ciebie oglądać co środa. A czy ty zasiadasz wieczorami przed telewizorem? Jak najbardziej. Ja postanawiałam, że będę oglądać dokładnie tak samo ten program jak widzowie i tak samo jak uczestnicy, bo oni też nie widzieli tego wcześniej, więc to jest fajne, że wszyscy zasiadamy o tej samej porze, mamy utworzoną grupę i podczas jednego odcinka przynajmniej 150 wiadomości się pojawia. Ja w ogóle nie jestem w tym czasie z uczestnikami, kiedy oni tak naprawdę biegną, kiedy hitchhikują, czyli łapią stopa, więc dla mnie też zaskoczeniem jest to, jakie oni mają przygody, gdzie oni śpią, jak wyglądają te wszystkie miejsca. No poprzedni odcinek, kiedy to Patrycja Markowska razem z Żanetą mieszkały w takim miejscu, w którym naprawdę Patrycji puściły nerwy. Ja się oczywiście popłakałam, bo jestem największą beksą w programie. Natomiast Paweł Delong mieszkał w hotelu i popijał sobie piwko, więc ja też dopiero pierwszy raz to zobaczyłam. A to też musi być ciekawe, a któryś z tych uczestników jakoś cię wyjątkowo zaskoczył i wtedy na planie i teraz przed telewizorem? Nie, oni mnie zaskakują wszyscy po kolei, dlatego że takich. Na pewno Różal jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, dlatego że na początku mówił mi, że pcham się w gips, a potem okazało się, że jest najcieplejszą i najpiękniejszą i najbardziej warną postacią w ogóle tego programu. Dlatego dzisiaj widzowie będą mieli okazję się przekonać, co się wydarzy, a naprawdę będzie się działo i to będzie mega śmieszne. Natomiast braci Collins w ogóle wcześniej nie znałam i no, to są ludzie, którzy rozbawiają mnie przy każdej scenie, w której biorą udział. Przy każdej po prostu. A czy ty w tym czasie, w który spędzasz teraz w domu, oglądasz coś może? Jakieś seriale, programy? Ja poza Ameryką oczywiście. Ja oglądam na playerze na przykład Zaległości, Chyłka, która jest świetna, po prostu świetna. Teraz będę następny sobie serial odpalać również na playerze. Ja wspieram bardzo naszą stację i teraz będę oglądać wszystko to, co jest u nas na playerze. Rozrywka, przemysł rozrywkowy to jest ten przemysł, który chyba najbardziej, no jest jednym z tych, który najbardziej dotknął i odczuł epidemię. Czy ty sobie wyobrażasz, jak to będzie wyglądało, kiedy, miejmy nadzieję, szybko to się skończy? Znaczy, ja ci powiem, że ja sobie nawet nie wyobrażam tego, co się teraz dzieje. Jakby mi ktoś powiedział, na przykład miesiąc temu albo dwa miesiące temu, co będzie się działo w Polsce, to ja bym nie uwierzyła na pewno. Ale myślę sobie, że to jest taki moment, w którym wszyscy Polacy się zjednoczyli i ja rzeczywiście nie widzę ludzi na moim osiedlu, nie widzę ludzi na mieście i mimo tego, że jak wszyscy mówią, że mamy tutaj teraz czas zarazy, to jest bardzo intrygujące i bardzo interesujące dla mnie zjawisko. Natomiast jeżeli ja sobie nie wyobrażałam nawet tego, że to się wydarzy, to bardzo ciężko mi jest sobie wyobrazić to, co będzie się działo po. No właśnie, no i teraz też ten taki trudny czas przed nami po święta, wydawałoby się, że bardzo rodzinny czas, a jednak nie do końca pewnie dla wszystkich. No ale przy okazji muszę cię zapytać, bo ty przecież jesteś patenciarą, więc jakie masz patenty na Wielkanoc? Powiem tak, Wielkanoc jest dla mnie bardzo trudnym momentem, dlatego że rok temu w Wielką Niedzielę zmarł mój tato. Więc teraz tą Wielką Niedzielę będzie rocznica tego wydarzenia, więc nie myślę o Wielkanocy, tylko myślę o tym, jak sobie z tym poradzić. I wcale nie mam takiego niepokoju w sobie, że o tym opowiadam, dlatego że ludzie zazwyczaj albo hejtują wszystko, albo się chwalą, prawda? Natomiast nam też zdarzają się trudne sytuacje, też jesteśmy narażeni, mimo tego, że gdzieś tam oglądają nas ludzie w telewizji, to też jesteśmy narażeni na takie zwykłe rzeczy, które dotykają zwykłych śmiertelników, więc myślę sobie o tym, że chciałabym bardzo, żeby moja siostra do mnie przyszła, która mieszka w Warszawie, niedaleko mnie, natomiast będziemy łączyć się z mamą, która została sama w Opolu. I tak naprawdę o tym myślę, żeby mama sobie poradziła ze Skype'em, umiała go sobie zainstalować i żebyśmy mogły się połączyć. Oczywiście będą jajka, będą śledzie, będzie żurek, ale fajne jest to, że akurat mój partner się zaangażował.
zaangażował w to wszystko i powiedział, że on w tym roku przygotuje parę dań, więc dzisiaj myślę o tym, jak przetrwać tą trudną rocznicę bardziej od tego, co będziemy jeść. A jak twoje córki znoszą to zamknięcie, nazwijmy to? Moje córki świetnie się bawią i mówią niestety na to korona ferie. Ja im mówię, że to nie są żadne ferie, natomiast one teraz dużo czasu mogą spędzać z mamą, spędzać z tatą, bawią się, wymyślają różne konstrukcje. Moja córka ma 10 w piątek urodziny i starsza córka obiecała jej w prezencie, że upiecze jej tort. Więc cały ten tydzień jest podyktowany poszukiwaniem najlepszego tortu, który można sobie wyobrazić i takiego, który ona będzie w stanie też sama wykonać. No oczywiście, że jest patenciarą, więc sobie poradzi, ale to jest fajne, że normalnie przecież zamówilibyśmy tort, tak? Poszlibyśmy gdzieś na takie kinder party, a teraz sami będziemy to wszystko przygotowywać i chcę się pochwalić. Chciałabym się pochwalić, naprawdę. Moja córka odpowiedziała mi na pytanie, co by chciała, żeby znalazło się na jej urodzinowym stole. Powiedziała tak, kukurydza, marchewki, jabłka i winogrona. I w tym czasie... Tak, to jest sukces matki. Sukces matki po 7 latach dotarło do łba. Że trzeba zdrowo. Tak. I powiedziała, że dla wszystkich będzie robić jajka sadzone. I powiedziała też, że bardzo chciałaby robić różowe jajka sadzone, no ale teraz to ona nie kupi barwnika, więc będą zwykłe jajka sadzone. No i najlepsze jest to, że mamy tutaj oczywiście sąsiadkę, która jest w jej wieku i one czasem bawią się razem. No i sąsiadka zadała pytanie, Matylda, a czy na twoich urodzinach będzie coś dobrego? No proszę bardzo, ale ja widzę, że wszyscy mają takie wrażenie, że to ty pewnie królujesz w kuchni w domu, ale okazuje się, że a to partner, a to dziewczyny, czyli oddajesz pałeczkę. Tak, absolutnie. Teraz były ćwiczenia żurku, więc my żurek jemy od 3 dni, ponieważ Bartek powiedział, że będzie znaczy nie wiem, czy chciał ćwiczyć ten żurek, czy po prostu go zrobił na falstarcie. Dziewczynki powiedziały, że właśnie one się zajmą wszystkimi wypiekami. Moja siostra powiedziała, że zajmie się jajkami, nagle się zaraz okaże, że ja po prostu będę myć tylko podłogi. No albo po prostu będziesz leżeć i pachnieć. Też się należy. O nie, myślę, że tak się to się nie stanie. Znaczy generalnie teraz widzę i muszę to powiedzieć na głos, że teraz dopiero doceniam wszystkie placówki edukacyjne i te dzieci naprawdę spędzają tam dużo czasu i nagle okazało się, że moje dzieci jedzą bardzo dużo. Tych posiłków trzeba robić mnóstwo w ciągu dnia, że strasznie brudzą. Jak są w tych placówkach edukacyjnych, to tego brudu tak nie widać. Więc ja, jak przystało na kobietę, Polkę, matkę, latam po prostu z mopem i z odkurzaczem, no. A macie coś takiego, co codziennie musi się wydarzyć, albo co codziennie musicie zjeść, bo inaczej to będzie dzień stracony? No ja, żeby przetrwać, muszę albo medytować, albo mieć jogę i łączę się o 19 z moimi koleżankami na całym świecie i ćwiczymy z naszym joginem, w którym w zeszłym roku, dokładnie o tej porze byliśmy w Indiach, w Mysore i ćwiczyliśmy. No więc to jest taka fajna sytuacja, że po roku widzimy się dokładnie wszyscy ci sami, tylko że patrzymy na siebie z monitorów, ale ćwiczymy razem. No więc mi to jest potrzebne. Natomiast dziewczynki mają tyle pomysłów, że nie sądzę, żeby była jakaś stała rzecz, która mogłaby im towarzyszyć codziennie. Codziennie tylko przedłużają godzinę pójścia do spania. A no tak, czyli to jest norma, jak się okazuje, u wszystkich dzieci. Super, dobrze, to nie przedłużam już, bo wiem, że masz kolejne zajęcia mimo wszystko. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. No i życzę ci dużo spokoju i dużo zdrowia na ten najbliższy czas. Ja też życzę wszystkim wam i wszystkim czytelnikom i wszystkim widzom wesołych świąt, żeby było spokojne, żebyśmy potrafili docenić jednak to, co mamy, bo ten czas pozwala nam docenić i być wdzięcznym za to, co już osiągnęliśmy i co mamy. Cieszę się, że te wartości nagle zaczynają się zmieniać i życzę wam, żeby te wartości w was pozostały na dłużej. Oczywiście życzę wam pysznych dań, może nie 20, ale przynajmniej 2, bo tak naprawdę przejadamy się i tego wszystkiego było za dużo, więc nam koronawirus sam zweryfikował, co jest potrzebne, a co nie. I życzę przede wszystkim dużo uśmiechu, dlatego że uśmiech jest najlepszym lekarstwem na wszystko. A jak już umiemy śmiać się z siebie, to już jest w ogóle majstersztyk.